Na cienkim czy na grubym cieście? Tradycyjna czy bardziej wyszukana? Jaka jest ulubiona pizza mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego? Najczęstszą pizzą jest oczywiście sercznik kapieczarki, taka standardowa. Pizza swoje początki ma w starożytnej Grecji. Na początku był to płaski placek z ciasta chlebowego, posmarowany oliwą, czosnkiem i posypany świeżymi lub suszonymi ziołami. Dziś każdy amator drożdżowego placka ma swój ulubiony smak. Pizza oczywiście największa, jak największa zawsze. Przerumieniona, nie spalona, przerumieniona, ze świeżego ciasta. Jaka jest twoja ulubiona pizza? Najlepiej to pieczarki i ser. Nie lubię szynki. Ser, szynka i pieczarki. Margarita. Szynka i ser. Na grubym czy na cienkim cieście? Na cienkim. Grubym. Ja bardzo lubię pizzę hawajską, bardzo lubię ten słodko-kwaśny smak. Na grubym czy na cienkim cieście? Zależy. Od czego? Od mojego humoru. Bez względu na gusta i upodobania, włoski smakołyk stał się międzynarodowym przysmakiem. Nie dziwne więc, że doczekał się swojego święta, a to przypada dokładnie na 9 dzień lutego. Często jadacie pizzę? Raczej rzadko, ale często w domu sami robimy pizzę taką tradycyjną, domową, także na różne sposoby i na patelni, i taką w piekarniku, także króluje w domu. Jak mówią amatorzy pizzy, z pizzą jest jak z zespołem rockowym. Liczy się doskonały skład i wyśmienite kawałki.